Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, a to jest kolejny, długo znowu oczekiwany, no ale niestety, odcinek z Mountain Blade Warband. No co tu dużo mówić, znowu, tak jak żeście mogli zauważyć o w ogóle naszym kanale, jakoś kurczfelek nie ma czasu, nie czarujmy się, do nagrywania, ani troszeczkę ostatnimi czasy chęci, a to są dwa powody, dlatego że staramy się szykować do tych live'ów, które za niedługo będą właśnie dostępne, bo od grudnia będziemy zaczynać prowadzić również live'y, jak i po prostu, no nie oszukujmy się, szkoła i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nie będę wam tutaj gadał, że jest ciężko tego nawijać bawełnę, bo to jest kurczę, jak taka robota bez sensu. Ale uwierzcie nam, że jeśli nie ma odcinków, a jeśli nie ma odcinków na pewno już z multiplayer, na przykład LS-a, bo Terraria wiadomo jest zawsze jakiś tam, jak on ma, zapas. Także uwierzcie nam na słowo, że naprawdę nie byliśmy w stanie zrobić dla was odcinka, także... No ale dobra, macie teraz z mojego singla. Zresztą w sumie naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio był ten. Nie potrzebujemy nikogo, bo wiadomo, wszystko jest zajęte. W sumie właśnie zapomniałem, znaczy już nie pamiętam, kiedy był ostatni odcinek z Warbanda. Więc możecie się zdziwić, what the fuck, Cytrus, co ja gadam, Cytrus teraz nagrywa Warbanda, no tak, przyszła taka ochota, powiem wam, godzinkę pogram, dwa odcinki nagram, jakoś tak, że tak powiem, zaczniemy, dobra, w sumie co by tu zobaczyć, nie mamy żadnych tych, więc, nie tutaj, oczywiście już zapomniało mi się cała klawiszologia, ale odejdźmy, polecimy oczywiście. Jak my tu jesteśmy? Oni są przeciwko nam czy z nami? Znowu się spotkamy, o co chodzi? Chcę przeskuwać może dla mnie jakieś zadania? Tak, dokładnie. Woli komuś dać, no bo jest mściwy. To kurde, kogo ja pytam w sumie. Dobra. Ten może jest jakiś... No i on haurka. On jest też mściwy. Kurde, Felek, co jest? Wszystkie te nojony z... czego? Kanatu kergickiego są przeciwko nam? Podejrzliwy, ale jakieś to... Urządzili sobie w okolicy kryjówkę, w której ja taką... No, gdyby udało się odnaleźć ich obowiązywisko je zniszczyć, byłbym bardzo wdzięczny. No, spoko, stary, da się. Dobra. Dziennik zniszcz kryjówkę rozbójników. Nie ma sprawy. Teraz tylko... gdzie jest ta właśnie kryjówka? obóz szkoleniowy. Czekajcie, bo chyba wiem, jak to zrobić. Tu powinno być pokaż na mapie. Ale nie wiem, którym się kurde szefelek robiło. Tak zapomniałem, ja pierdziule. Plan gry? Nie to. Nie wiem, to chyba tylko ze stepów. Frakcje, lokalizacje, plan gry, informacje, wiadomo. Lokalizacje. Nie, to chyba tylko działa, wydaje mi się, na te, na zamki. Dobra. Ale przejdźmy sobie po mapie, dlaczego by nie, może tutaj będzie jakiś właśnie obóz tych wszystkich. Obóz szkoleniowy. A jacy są rozbójnicy? Bandytów ze stepów. Więc w sumie... będę z wami szczery, nie wiem. Nie widzę przynajmniej na tą chwilę. Dobra. W sumie, ile mamy kasy, ile mamy tego wszystkiego? Strzały ząbkowe, co ja gadam. Niby nie są aż takie dobre jak kergickie, ale kiedyś mogą się przydać. Pieniędzy mam 2,5 tysiąca, niecałe. Dobra, więc w sumie przydałoby się poatakować. A że my nie lubimy oczywiście sułtana, to zaatakujemy sułtana. Może przy okazji dojdzie do jakiejś tam bitewki. W sumie dawno nie walczyłem, ani nie grałem w tę grę, więc raczyłbym sobie, fajnie by było, żeby przypomnieć. A ja szukam dalej tego obozu. On powinien tu gdzieś... Żeby to byli rozbójnicy z tajgi, a są ze stepów, ty. No to jak ze stepów? Wiekowa kobieta zbliża się do twojej drużyny i przekazuje jednemu swoich ludzi zapieczętowanym gładkim woskiem list. Jest adresowany do ciebie. Po otwarciu kopert okazuje się, że przesyła go Lady Nada. A to ta Lady, co no. Treść listu brzmi: twoja ostatnia wizyta bardzo mi się spodobała. Dobra, znam to. Tak. Dobra, ledźże. Yeah, wiem, jak się jeszcze się przyspiesza. Oh yeah. Przejdź do centrum wioska, a potem...
Zmuś. Trudno będzie zmusić. Ruszaj. O, kurczę, efekt nawet tak działa. A czekajcie, a jakby na przykład teraz plądrował i spalił wioskę, to zobaczymy w sumie, co by dostał. Czekajcie, poprawię. Od razu może mnie troszeczkę. Nie wiem, czy lepiej, czy nie lepiej, ale na pewno inaczej słychać niż na lesie. Gdyż mikrofon już mam inaczej ustawiony. Więc powinno być w miarę i w końcu nie muszę drzeć ryja w sumie. Mogę sobie mówić pod nosem, a i tak to słychać. Dobra, którym się robiło? Kontrol. Proszę ja was bardzo. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście masełko sobie weźmiemy. A, już nie mamy miejsca. Oż w dupkę. Owocami z wczoraj. Tak jak ta wczoraj, to już wolę sobie zamienić na nowy. Masło, masło też takie. Weźmiemy sobie wieprzowinkę. Dobra. Jednak zanim ruszymy, tak na dobrą sprawę, wrócimy do Tulgi i sprzedamy to wszystko. W sumie przydałoby się też pośrednik okupów, bo mamy strasznie dużo tych nie najemników, tylko kurka, felek. Niewolników, o, no. Nie mogę coś słowić, ja ciebie. Dobra, tak. No to ja sprzedam. Ile sobie cenisz? Tutaj 80, dobra, tutaj 160, ale to elitarny, dlatego taki drogi, ok. Tutaj mam też jakiegoś lorda. O ile dobrze pamiętam, to jest chyba. Nie wiem, z rodokami walczyłem? Chyba. Nie wiem, ale no zobaczymy, jeśli przyjdzie oferta kupna, także. Odkupienia ode mnie tego całego lordzika śmiesznego. Zobaczymy, jak to z tego wyjdzie wszystko. Dobra. Awansujemy oczywiście. Tutaj kirgicki jeździec. Tak. Nie, naprawdę. Brakuje mi tych potyczek, dlatego chciałbym jak najszybciej coś załatwić, bo to wiem, że dla was to jest i nudne oglądanie się coś się, że nic się nie dzieje w sumie. Ale uwierzcie mi, że też bym się chciał powalczyć. Chciałbym te całe obozowisko śmieszne tych znaleźć. Ja tu, kurczę, widzę same obozy szkoleniowe. Zaraz się gdzieś rozbiją i będziemy atakować. Mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku. Dobra. Chodź do habby. Jedziemy. Pyk. No, może to jakieś by. Królestwo nie odpowiada. Królestwo Rodoków nie odpowiada na prowokacje, do których ucieka się Królestwo Wygirów, a król. Dzięki, tyle widzę. Król Grawet traci wiele w oczach i nie ma zaufanych. Dobra. Co my tego też możemy zaatakować? Ja pierdziu! Zapomniałem sprzedać zapasów. Sprzedałem niewolników, nie sprzedałem zapasów, ale. LOL. O, jest turniej. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze turnieja. Tylko nie. Kurczę, rynek. Też nie to. Dobra, sprzedajemy. Najpierw to, co takie jest w sumie niepotrzebne. Na wieprzowinka z wczoraj. Dobra, będzie jakieś rozmaicenie. Co my tu mamy? Masełko, oczywiście, przyda się. Pyk, miodek. Miód jest fajny, bo miód jest taki słodki. Jakbym ja był tam rycerzem, to wiadomo, wtedy nie było tak, o, że wszystko jest. Ale jak się ma dobrego takiego pana jak ja, no to się oczywiście. Też idiota. Kurde. Nie widziałem, ile ma tych denarów. Spokojnie, spokojnie, ja to ogarnę za chwilę. What the fuck, co się dzieje? Też nie znaczy, no. Jak oni nie mają w ogóle kasy. Ojejku. Dobra, no ale na styk teraz się udało. Sprzedamy to wszystko słynnie, świeże takie. A, dobra. A, fajnie. Kurczę, jakbym musiał to zamienić z tym. Starczą, no. W sumie średnio mi się to uśmiech. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie pogramy sobie z tego. Zobaczmy, co mamy tam ze zbrojami. Czy coś jest ciekawego? Mamy 54 do pancerzenia głowy, jest 53. Słuchaj, mam aż takie dobre kurcze felek rzeczy, że chyba szybko nie znajdę. Nie wiem, co ty myślicie, pewnie wiadomo, ktoś gra lepiej, ma lepsze eku. No ale ja gram po swojemu i nie czarujmy się. Jakoś to mam nadzieję, że mi wychodzi. Dobra, no już do turnieju. Postaw na siebie oczywiście 100 denarów, postaw na siebie.
Złot przestników, Cytrus Nizar, no no no. Walcz na synnej rudzie, okej. Okay. A nie lubię, kurczę, Felek Jeet. No kurczę, w ogóle nie mogę grać, no. Trafił! Ho ho! Obróć się, obróć się, obróć się, obróć. Ja pierdziu! A kysz! No, jest celownik. Celownik! O, żeż ty! Jak mi pociągnął. Ja kurczę, Felek celownika też nie widzę. O, prawie proszę cię. A, teraz. No kurczę, Felek. Dobra, kto jest jeszcze nie nasz? Może tak otrafię. Ja pierdykam. Nienawidzę normalnych szczepów, naprawdę. Wolę łuki, miecze, te pałki, wszystko co jest. Oni mają łuk. No im fajnie. Kurde. No nie wiem jak celować, naprawdę. O! To było dobre. To było dobre. A dlaczego koniowi jak daje w niego? O! Ho, ho. No i na sprawę, że on stał. Dobra, dobra, dobra. Pięknie. Tam strza. Odejdź! Masz! Kurczę, Felek, ty jeżu. O! Ale naszło. Ha, ha. To ja lubię. To ja lubię. Dawaj! Dawaj! Dobrze. No, 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 Cytrus! Dawaj, celownik! Yeah! Tutaj. Pięknie. A żeś ty. Dobra, co tu jeszcze atakuje takiego? Tu jest niebieski jeden. Ale fajnie trafiłem. Teraz mi się udało. Patrzcie, jaki jesz. Lol. A ja tylko 4D. Ujacie. Jak nie trafię. O, dobrze. Oj. Ja cię. Dobra, jedź koniku, jedź. Lol, jak na jego skacz to ten. To w ogóle nie zbiera. Tu jest. A nie wygram, nie ma szans. Co? W ręką mam mu w pysk celować. No fajnie, no nie sięgam. Kurczę, Felek. Idziemy tam, gdzie był ten jeż. Co ty wem? A już przejdę. Obróć się. No patrz, o, nie sięga, nie sięga. U teraz, było. Kurczę, Felek. Ale. No patrz. A je, o garda, tak jest, garda, o to. Ale nie. Kiedy? Czekaj. Ajajajajajajajaj. A zsiądź za chwilę z konia, mistrzu. Kurde, Felek, tylko tu mi się schodziło. F? O, dobrze. I teraz masz. Puść mnie do niego. Garda! Chwila, bo mam tarczę. Nie mam tarczy. Żal. No, kurczę. Którym ci się kopniaka dawało? Erko. Nie, dobrze. Prawie sierpowy. Ole sierpy. Ajajajajajaj. Tutaj to oszczepy. Nie, ja sobie jeszcze postawię na siebie. Ja sobie jeszcze zaatakuję. Kurczę, Felek, ale znowu jestem. Ja nie lubię. Dobrze! Dobrze, Cytrus! Pięknie! O, przecież. Kysz mi! Nie trafiłem, ja pierdykam. No patrz. Nie wiesz, że. Dobra, spokój. O, to. To jest chyba mój, nie? Tak. Dobra, gonimy teraz tego. Dobra, stój! A skurczę. Ale by były numery, by ktoś takiego trafił. Trafiłem, tylko że w konia. Lol. Super. Dobra, stój. Yes! Yes! Dostał żebro. Yeah! Nie, to żeśmy już wygrali, nie? Tak jest! Ustaw z siebie 100 denarów, pyk, lecimy. Dajcie mi łuk! Oh yeah!
Suka, to jestem mistrz. Konia mu zwalę. W sensie, że... Znaczy jego z konia. Bez żadnych tutaj podtekstów. O, dobra, stań! A ja pierdykam! Cofaj, cofaj, cofaj! Prr, ho! Ty czekaj, bo ja jestem... No! Fuck! Uciek, uciek! No pa, o! Ty! Zabiłem! Dobra, dobra. Tu ja jestem w końcu czerwony? Uuu! Nie, czekajcie. Ja jestem czerwony, no. Tego se zabiję. Tego se zabiję. Tego se zabiję. Dobra. O, to, to. O, piękna rzecz. Proszę państwa. Lol, czy mi się wydaje, czy już ode mnie nikt nie ostał? Chyba nikt. Nie, to jest czerwony, nie? Nie, zielony. Dobra, teraz coś mój stary. Niech mnie tam nikt nie tyka. Ale daję ze szczepu, ty! Lol, on mnie zabił. No, nie wiesz. Ty? Lol! Są taki twardy. No nie, ja miałem słabych kompanów. No kurde, żadnemu nie... Dobra, kto został jeszcze? Tutaj ten? Ale słyszę, że ktoś oszczepami daje. Łooo, pięknie. Aj, ale prędzej go, uwierzcie mi, z łuku ściągnę niż... Dobra, jesteś mój. Wow! Fuck! Nie, 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 uciekaj, uciekaj! Kurde, flek, 15 strzał. Ależ on go! Ale urwał! Dobra. Dobra, uciekniemy troszkę. Nie to. Tylko R. Dobra, cofaj, cofaj, cofaj. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, robimy slaloma. Yes! Nie. Dobrze. No nie! Fuck! No co to by... Ja chcę jeszcze raz. No kurczę, znowu serio. Jeszcze raz! A tak! Aaaa, żeś ty. Masz mendo. Joci! Ale mi... Łam... Ale mi je kombo dał. Piękna rzecz. Stój, 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 stój! Jest. Jesteś mój. Dobrze. Dobrze, pilnuj go! Pie! Masz jeszcze koniu za to, że go wiozłeś. Yeah, wygrałem. Wygramy dalej. No znowu... Z kim? O, to się rozchodziło. Przez dłuższy czas. Chodź, chodź, chodź. I ja ci tako. Chodź, 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 chodź. I ja ci tako.
Dobra, czekajcie, weźmy sobie tarczę. Leje garda, ta jest. Fajnie było, jakbym się zablokował. Dobrze, jest! Mówisz, masz. Stój! Jest, raz. Dwa. Trzy. Opa! Fuck it. Yeah! Jak Achilles. Ja wygrałem, wygrałem. Hurra! Walcz na samej rundzie, no. No serio? Dobrze! Ty kurczę, Felek. Jak mi oszczep dobrze idzie teraz? Jest! Ole mu siekłem! Dobra, 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 dobra. Oh yeah! Coś mi oszczep teraz podszedł. Ile wygrałem, bo nie widziałem. Fuck, na ze 4000 pewnie było. Spróbuj odwieźć damę, odwiedzić lejta. Idź do... Idź, tak, tak, tak. Patrzą. Ja se odwiedzę, otrzymuję punkty doświadczenia. Oczywiście jeszcze dużo, dużo mi brakuje do kolejnego lewa. Ale no hi, lady. Och, jak się biłem. Ja się dla kasy biłem, ty. O, ale bardzo. Olezu, olezu. Dobra. Okej, okay, styknie. Zadanko zrobione oczywiście, nie? Tak. Dobra, zniszczyć ten. Kurka, Felek, ja to bym chciał jeszcze... Ja bym chciał jeszcze wam to demonstrować, jak się rozwala bandytów, no. Pewnie jest gdzieś tu obóz, którego nie widzę. Na razie to widzę, kurka, Felek, tylko szkoleniowe. Dobra, polecimy świat. Co tam? Jaki w ogóle żołd teraz wynosi? Nie I, tylko P. Żołd. No nie stać mi. Nie, stać mi. Dobra. Atakować mi się chce. No dajcie jakiegoś tutaj ze Swadi, czy obojętnie kogo. Śmiało, nie bójcie się. O, było, było, B. Ile masz? Ile masz? Ile masz wojska? Chodź tu, chodź tu. Zrobimy skana. Gdzie on polasz? Jaka bojdu, paloć. Dobra. To nic, to nic. Lecimy dalej. Ta. O, jest, 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 jest. Wiem, że ma strasznie duże szanse, ale co to? Mój problem? No chodź, 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 kochasiu. Żeby mi tutaj do zamku nie zwiał. Niby jestem szybszy, nie, ale... No, 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 może ten jeszcze się dołączy. Chodź, 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 chodź tu! Dobra, dobra, ten już sobie polas. Tego weźmiemy. No serio, nikt nie chce się bić. Co tak uciekają? O! Znowu chce się spotykać. O, jest, 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 jest. Nie, jasne, jasne. Co nie wtrącę się, ja chcę. Dobra, tego zaatakujemy. No chodź, no. No zobaczymy, czy to jeszcze jest wróg, czy nie wróg, bo tak atakować, wiecie, to... Chodź tu. No, dawaj mu. Yeah. Nienawidzący. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Atakuj. Oczywiście przewaga jest po naszej stronie. Dawajcie, husaria. Co tam? Zaatakujemy rasa porządnie i tyle będzie. Dobra, oczywiście bierzemy nasz stały ten i robimy rzeźnię wyjątek. Dobra, dobra. A tak jest! Ciekać! Ale która głośno trwa. Ja cię! No dobra, dobra. Tak jest! Atakować sierpom! Ciosa! Co tam, że mają kosę? A ja mam miecz na 3 metry. Gramy, 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 gramy. Uwaga! No, kurde.
bez celownika to jak bez ręki. A jedź ty. Nic nie zostawicie mi, co? No, dowódcy. Rozumiem, że chce wam się walczyć, ale... Co, karcicho boli? Chodź. Nie chcę w konia, no. A i tak tam chyba koniowi. Patrzcie, jak ucieka, Yeah, wygraliśmy. Przegrać nie mogliśmy. Pyk, pyk. Dzień dobry, mamy kolejnych więźniów, kolejnych niewolników oraz kolejnego pana lorda, który też został moim niewolnikiem. Bardzo mnie to cieszy. Troszeczkę denarów też nie zaszkodzi. Tu jeszcze chodź, ty chodź. Ty mi się wydaje, zdajesz na gościa z klasą, bez wojska. Kurka feka to dlatego, że już mamy taki proszę łasko masło, masło i miód. Dobra, lecimy do Ichamuru. W Ichamurze się pożegnamy, tylko najpierw tam dojedźmy, sprzedajmy wszystko, co mamy sprzedać. Towary i towary ludzkie, czyli niewolników i będzie elegancko. Będzie very, very good. Dobra, odwieźć tawernę. Czy jest tutaj pośrednik okupów? Nie ma, dziękuję. Płonie arenę. Tylko sprzedamy troszeczkę w sumie wszystko, bo chcę nowe jedzenie im kupić. Może on ma lepsze strzały, co? W sumie, wiecie, kurka, jak tak mnie te strzały jakoś tak nie przekonują. No dobra, walić. Będę strzelał z tego, co teraz mam. Kupujemy to, co oni mają, czyli mają kurczaka, serek, wieprzowinkę, jakąś tam strzone mięso, to jest i chlebek. Kapusta, tak, dla jakiegoś warzywka oraz zboża, żeby sobie jelitko nie zapchać. Dobra. W sumie przespacerujemy się po ulicach i powiem wam tyle, że to jest już koniec tego odcinka, ale nie bójcie się, będzie jeszcze na pewno kolejny. Nagram od razu dwa, co mi tam. W sumie to mamy teraz taki plan, że w ten weekend troszeczkę nagrywam ze Światkiem. Także mam nadzieję, że już nie będzie. Co wy nie gracie żadnej gry? Nie kręcicie żadnych filmów? Nie, no mówię, nie było czasu, ale... Nie żeby nie było nic, bo Terraria była i Ed Światka były, moja twierdza była, także było naprawdę co oglądać, ale oczywiście nie było waszego ale nie było waszego LS-a, za którym przepadacie, kochacie i w ogóle oglądacie i tak dalej, i tak dalej. Ale nic, postaram się teraz nagrać i postaramy jako to ogarnąć. Przypominamy, że dużo pracy jakąś tam chcę się przygotować też do live'ów tych pierwszych, więc naprawdę w grudniu teraz będzie spoko na naszym kanale, przynajmniej tak mamy nadzieję. A więcej informacji pewnie dowiecie się w którym przecinku z LS-a. Ale dobra, my teraz opuszczamy średniowiecze z tego odcinka, czekajcie na kolejny odcinek z Molten Blake Warband. No i na razie, cześć, no i siemaneczko.